przejechania. Jutro będziemy mieli chyba 280 km do przejechania. Taka trasa, dużo i nie mało. Zobaczycie, jakie drogi nie są złe. Jeden z najbardziej poetów, ale my tą mauzoleum słyszałem teraz, że będziemy później, czyli że jednak wrócimy jednak. Bo my wrócimy do tego jeszcze, jak flaga irańska wygląda na obecnych czasach, czyli teraz o tej rewolucji całej islamskiej, ale wcześniej właśnie na plaży irańskiej były te lwy. And a sun behind the, only the background of the lion. When I talk about the revolution, I'm talking about the 1978. So everybody knows that during these 40 years, the country is called Republic, Islamic Republic of Iran, not Persia. But before that, they called it the Persia in Iran. To musimy zawsze pamiętać, że wcześniej było używane jakby Persja, jako samo nazwa i tak dalej, ale później po rewolucji już cały czas funkcjonuje jako Iran. A więc każdy element, który byśmy zaczęli liczyć powyżej 5000. Tak, można zdjęcia, oczywiście można robić. To jakby taki wejście, nasz korytarz, nasz przedsionek, nie wiem jak to się nazywa u nas w domu. Generations of the Tavon family, a famous merchant. Who lives here? This family. Who built, in fact. Paków, słowików, róż, wina. Co zostało miłości. Teraz? Miłości. To już dużo, prawda? No, dlatego to mamy możliwość zobaczenia, jak to pięknie wszystko kolorowo wygląda, jak jeszcze przed rewolucją. No, how much of my tail outside? You can find the places that they sell the textile or clothes for the special halal costumes. Chickpeas, beans, turnip, and beets. These are the things and the snacks that mainly in winter we can find. You have all this? Moi drodzy, wygląda to i smakuje jak bób, ale na zimno. Co to jest? Bób. Please come here.
Tak sobie staniemy, że my jeździmy do sanktuarium, że od razu zwiedzamy miejsce święte kulty. Tak samo oni przyjeżdżają i też to traktują miejsce jako jedno z świętych kultów, dokładnie. Tak, to jest tylko grupa, to co powiedziałem, to jest też ciekawostka, do środku znajdują się do czeskiego szkoły. I jest bardzo mało, bo to są kości w trakcie świętych.
szatu. Aha, czyli tutaj po lewej stronie mamy władcę Szatura. Zawsze jak gdzieś będziecie widzieli kiedyś na różnych reliefach takiego pana, czyli na przykład... To jest założyciel kolejnej właśnie dynastii. My później jeszcze powiemy teraz, jak on przejeżdżając, prawda? Przyjaźniejsze, jaka była dynastia, ale dynastia pierwszego. Alha, no? Zasada i podobne też i u nas, to jest, jeśli mamy grobowce, to też często są to grobowce rodzinne i tak samo tutaj w tym przypadku było znaleziono, tak więc po środku, a po lewej i po prawej stronie ojciec i matka. Tak więc główny grobowiec, czyli mamy tutaj założyciela dynastii Dariusa I, the great Darius the First. Tak więc to jest to miejsce. I za chwilkę zobaczycie Państwo też, jak odnaleziono, jak go otwarto, co było w środku, że kości były bardzo czyste, tak więc wszystko, nie znajdowało się nic. Mamy takich wiele też z innych religii, oczywiście też bardzo, na przykład z faraonów, czyli z tymi, czyli pochowani byli, prawda, ze wszystkimi dobrami, czyli jakieś jedzenie, kosztowności, różne inne rzeczy, które pomogłyby im przed tym świecie, do innego świata, to są rzeczy, im są bardzo potrzebne. I też właśnie odkryto właśnie wtedy, kiedy ten grobowiec został odkryty, tak samo. 28 narodów, które tworzyły Wielkie Imperium, właśnie są pokazane tutaj na najlepiej widać to na grobowcu syna Dariusza I, czyli Cyrus Cyrus. These are all the nations that we've seen on the inscriptions. They're...